Popatrz na te dwa rysunki. Czy jesteś w stanie stwierdzić, który powstał na tanim, a który na drogim papierze? Przypatrz się uważnie. Uwaga. 3, 2, 1, 0 i... Obydwa narysowałem na zwykłym Bristolu. Jakość papieru nie przekłada się na jakość rysunku. Dobry papier nie zrobi za ciebie proporcji, cieniowania i tak dalej. Jedyna cecha papieru, która tak naprawdę jest ważna dla rysowania, to gramatura. Na cieniutkiej kartce raczej nie popracujesz dobrze ołówkiem czy gumką. Faktura czy kolor zależą już tylko od twoich upodobań. Oczywiście możesz rysować na kartce za 20 zł za arkusz A3, ale nie sprawi to, że staniesz się dzięki temu lepszym rysownikiem.